Program Wolne Głosy, Marcin Bąk, dobry wieczór Państwu i witam także gościa, który przybył dzisiaj do naszego studia, pan poseł Mariusz Gosek z Solidarnej Polski. Kłaniam się. Dzień dobry, panie redaktorze, kłaniam się Państwu. A na łączach jest już z nami także przedstawiciel opozycji, pan poseł Stefan Krajewski z Koalicji Polskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego. Witam pana posła. Dzień dobry panu, dzień dobry Państwu. Panowie, kilka rzeczy dość znaczących miało miejsce w ostatnich dniach. O wszystkich nie zdołamy porozmawiać, ale przynajmniej o tych, które wybraliśmy jako najistotniejsze dla świata, dla naszej ojczyzny. Pierwsza sprawa to decyzja o budowie bariery, zapory, na razie tylko zapory prowizorycznej, ale z tych sygnałów, które docierają do nas z kół rządowych, wynika, że na granicy z Okręgiem Kaliningradzkim może stanąć w przyszłości dokładnie taka sama bariera jak na granicy z Białorusią. Myśmy tutaj rozmawiali z panem Stanisławem Żarynem, przedstawicielem, nazwijmy to zbiorczo, służb odpowiadających za nasze bezpieczeństwo. I pan minister nie powiedział tego wprost, trochę uniknął mojego pytania, czy są jakieś sygnały, czy służby nasze mają jakieś sygnały, że szykuje się podobna historia jak rok temu na granicy polsko-białoruskiej, właśnie z jakimiś próbami przepychania tych nielegalnych imigrantów, wzniecania niepokojów. Wprost tego nie powiedział, ale można było z jego odpowiedzi wywnioskować, że coś jest na rzeczy. No i pytanie najpierw do pana posła Goska. Jak pan ocenia tą całą sytuację na północy naszego kraju i decyzję o budowie tej zapory? Czy tak naprawdę pan minister Stanisław Żaryn być może nie powiedział tego dlatego, że te informacje są klauzulowane? No tak się domyślam. Lub ewentualnie nie ma potrzeby ich przekazywania w przestrzeń publiczną ze względu na bezpieczeństwo państwa polskiego, ujawniania też tych wszystkich manizmów, które w tym zakresie, ten modus operandi będzie tworzony. Niewątpliwie jest to bardzo słuszna, zasadna i konieczna do zrealizowania inwestycja. My pamiętamy operacje służb białoruskich we współpracy oczywiście z Rosjanami, bo wiemy dokładnie, że to była ich wspólna operacja, jeżeli chodzi o granicę polsko-białoruską i w tym zakresie też granice Unii Europejskiej. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o obwód kaliningradzki, to w pierwszym etapie faktycznie jest mowa o tym, żeby ten mur był tymczasowy, ale taki modus operandi, model działania, tak też wyglądała sytuacja na granicy z Białorusią, a docelowo ja głęboko ufam i gorąco będę popierał projekt, żeby tam powstała taka już linia zapory z tymi wszystkimi elementami infrastruktury elektronicznej w postaci noktowizorów, tych wszystkich urządzeń monitorujących to przejście graniczne. No, panie redaktorze, musimy wiedzieć, szanowni państwo, że jednak w rogu bram i tak naprawdę odpowiedzialne państwo musi w pełnym zakresie zabezpieczać obszary terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i to działanie temu służy. Także mam nadzieję, że tutaj cała klasa polityczna, bo przy budowie muru na granicy polsko-białoruskiej, no jednak tak nie było. Nie było takiego jednolitego konsensusu, że tu sytuacja będzie zupełnie inna i wszyscy w parlamencie jednogłośnie poprzemy, gdy do tego dojdzie, finansowanie budowy już takiego profesjonalnego muru na granicy z Rosją, z Kaliningradem, z obwodem. Wie pan, panie pośle, pewne sygnały płynące od strony polityków opozycji, przynajmniej naszej krajowej, bo inaczej to wygląda, jeśli chodzi o Europarlament, ale tu u nas w kraju pewne sygnały wskazują na to, że rzeczywiście będzie tak, jak pan mówi, że ten rok lekcji rosyjskiej, nazwijmy to, sporo nas wszystkich nauczył. Panie pośle, pytam teraz przedstawiciela Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ja z tego, co pamiętam dość dobrze, to akurat Polskie Stronnictwo Ludowe już w zeszłym roku wykazywało się tutaj taką postawą dość roztropną i odpowiedzialną. Jak pan ocenia teraz sytuację na północy naszego kraju i perspektywy budowa tej zapory, kolejnej, być może bardziej rozbudowanej, zelektronizowanej, jeśli można tak użyć takiego określenia? Pan redaktor bardzo dobrze pamięta, bo faktycznie Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska była za budową zapory na granicy polsko-białoruskiej. Mówiliśmy o tych zabezpieczeniach perymetrycznych, żeby
właśnie ta elektronika była wykorzystana, żeby od pierwszego dnia, kiedy ta budowa, zapora ruszy, żeby faktycznie wszystko działało. Mieliśmy doświadczenie, co się działo na tej granicy. Ja jako mieszkaniec województwa podlaskiego miałem kontakty z mieszkańcami, którzy wcześniej mówili już, że próby tego nielegalnego przechodzenia, forsowania granicy były. Później pamiętamy całą historię, kiedy Straż Graniczna wspólnie z wojskiem, z policją pilnowała tej granicy. No i jeśli chodzi o granicę z Rosją, obwód kaliningradzki, to oczywiście to rządzący mają więcej informacji. Ja nie należę do żadnej komisji, powiedzmy, z tych komisji obronnych, siłowych, więc tej wiedzy jako poseł nie mam, ale pewnie, tak jak tu wcześniej było mówione, to są informacje klauzulowane, to jest informacja, która nie zawsze powinna ujrzeć szybko światło dzienne. Jeżeli rządzący mają takie informacje, że do takich prób może dochodzić nielegalnego przejścia i miałoby to być wykorzystane znowu jako sabotaż, jako tak zwana wojna hybrydowa, no to trzeba tą zaporę pobudować. Dzisiaj jest to tymczasowe rozwiązanie, ten drut żyletkowy, który ma zapewnić zwiększenie bezpieczeństwa, uniemożliwienie przechodzenia granicy nielegalnym migrantom. Słyszymy, że gdzieś tam połączenia lotnicze zostały uruchomione, połączenie lotnicze Kaliningradu z Afryką, z państwami tutaj azjatyckimi, czy też Bliski Wschód, więc to wszystko trzeba oczywiście nadzorować, pilnować i my jesteśmy tą częścią opozycji, która w sprawach bezpieczeństwa, czy to chodzi, jeśli chodzi o bezpieczeństwo fizyczne, czy bezpieczeństwo energetyczne, bezpieczeństwo żywnościowe, będziemy tutaj wspierać rząd, bo jest to na pewno interes Polski i trzeba o to wszystko zadbać. Poruszył pan poseł kilka elementów składających się na ogólnie dość szeroko rozumiane bezpieczeństwo, bezpieczeństwo energetyczne, bezpieczeństwo żywnościowe i kusi mnie, żeby przejść płynnie do następnego tematu z tymi elementami związanego. Wszystko, gdy teraz mówimy o bezpieczeństwie, natychmiast uruchamia nasze myślenie skierowane na Ukrainę, na wojnę rosyjsko-ukraińską. Mamy sygnały płynące od wczoraj, że Rosja zamierza wycofać się z tego przyczółka, z tej enklawy, którą zajęła na zachodnim brzegu Dniepru, że cofnie się, być może opuści nawet cały Chersoń. Jednocześnie dzisiaj sztab generalny Ukrainy podał informację o tym, że przygotowana jest kolejna salwa rakietowa, tak można to w skrócie nazwać, na obiekty infrastruktury krytycznej na całej Ukrainie, a wiemy, że ta infrastruktura w ostatnich tygodniach już została zniszczona. W niektórych rejonach to jest 30-40%, czyli podstacje transformatorowe, sieci wysokiego napięcia, elektrownie. I istnieje taki scenariusz, który również pojawił się w sieciach społecznościowych, wśród komentatorów, ewakuacji albo częściowej ewakuacji Kijowa, który może nagle zostać bez prądu, bez ciepłej wody, bez ogrzewania. Ewakuacji innych dużych miast. Być może część tych ewakuowanych mieszkańców trafi jako kolejna fala na teren Polski. Więc moje pytanie do panów posłów. Czego waszym zdaniem należy się spodziewać w najbliższych tygodniach, miesiącach w związku z wojną na Ukrainie, w związku z tymi zmianami? Może zacznijmy teraz od przedstawiciela opozycji. To, co robi Rosja od początku, to jest niesamowite bestialstwo. Atak na cywilów, atak na osiedla mieszkaniowe, atak na szpitale. To pokazuje, że ta Rosja nie cofnie się przed niczym. Dzisiaj informacja, że mogą być wycofywani Rosjanie z tych obszarów, może świadczyć o tym, że będzie kolejny zmasowany atak rakietowy w kierunku właśnie tych ziem prowadzony. Jeśli chodzi o ten atak infrastruktury krytycznej, jeśli chodzi o ataki na elektrownie, no to wszyscy tutaj doskonale zdajemy sobie sprawę, że
zbliża się zima, zima, która na Ukrainie jest jeszcze cięższa niż w Polsce, no bo u nas minus kilka stopni, jak się pojawi, to już narzekamy, tam może być minus kilkanaście tych stopni, więc oni doskonale sobie zdają sprawę z tego, że opór w stosunku do władzy nawet może być większy, no bo nie mogli do tej pory poradzić sobie Rosjanie w żaden sposób, czyż niszczyli ukraińskie pola, strzelali do rolników, którzy próbowali te pola uprawiać, więc ta kwestia żywnościowa to jest jedno, a tutaj to zabezpieczenie, kryzys energetyczny, który może przyjść, miałby spowodować, że na tej wschodniej części Ukrainy byłoby może jakiś zwrot. No tutaj nie możemy dopuścić do tego, by świat stał bezczynnie wobec tego, co się dzieje. To już mówimy od początku. Z jednej strony te wszystkie nałożone sankcje na Rosję, ale z drugiej strony wsparcie, ogromne wsparcie Ukrainy, które powinno być prowadzone z całego świata, nie tylko my jako najbliżsi sąsiedzi, ale cała Unia Europejska, wszyscy tu solidarnie powinni wspierać, pomagać Ukrainie. A to te formy wsparcia są bardzo różne, bo i wyposażenie, jeśli chodzi o broń, trzeba to ciągle monitorować i wspierać ich, ale też no, zabezpieczenie Ukraińców przed zimą jest bardzo ważne. Panie pośle, dokładnie te same kwestie, to znaczy czego można się spodziewać po Rosjanach, jakie mogą być skutki ich działań w najbliższych tygodniach na wschodzie Ukrainy zwłaszcza. Znaczy po Rosjanach można spodziewać się tylko tego, co złe, bezwzględności. I ja obawiam się, żeby Cherson nie kończył tak jak Mariupol, mówiąc kolokwialnie, gdzie tam specjaliści podają, że w 80% to miasto zostało zrównane z ziemią. To wycofanie się wojsk rosyjskich może świadczyć o tym chociażby, że dojdzie do zmasowanego ataku, ale tutaj to jest jasny sygnał do przywódców wszystkich państw NATO i też przywódców państw europejskich, żeby nie wymyślać już koszyków numer 9, 10 kolejnych sankcji, gdzie tam, nie wiem, Belgia czy Holandia nie godzi się na diamenty, tylko zakończyć to jednym twardym koszykiem sankcji, oczywiście równolegle i skończyć w ogóle z tym jakimikolwiek dealami, zdusić, stłamsić tego rzeźnika Putina, bo tak go trzeba nazwać po imieniu, bo jeżeli to się nie stanie, to naprawdę ten dramat wojny i dramat tego, że będą ginęli kolejni cywile, kobiety, dzieci ostrzeliwane. Wczoraj zostały podane oficjalne dane jednego z amerykańskich ośrodków badawczych. Oblicza się na około 40 tysięcy cywilów na Ukrainie zginęło od początku wojny. To jest nieprawdopodobnie, nieprawdopodobny tragizm i szkody wyrządzone przez no, trzeba powiedzieć wprost, mordercę Putina. Po prostu to są już skala tego jest niebywała. Więc dzisiaj jest jasny postulat do państw członkowskich Unii Europejskiej, wszystkich, żeby kolejny koszyk sankcji wyeliminował wszystko to, co pozwala Rosji na pozyskiwanie pieniędzy, funduszy na to, żeby mogli się dalej zbroić. Idzie atakować kolejne miasta na Ukrainie. Ja głęboko ufam, że tutaj będzie jedność, też jednomyślność, chociaż no, poprzednie sytuacje na to nie wskazywały. Przykład tutaj Niemiec czy chociażby Francji o tym świadczy, ale naprawdę teraz jest potrzebne twarde stanowisko po to, żeby zdusić, stłamsić Putina. Jeżeli tego nie zrobimy, to te 40 tysięcy niewinnych cywilów, które poniosły śmierć Ukraińców, no, zwyczajnie będzie się zwiększała. Panie pośle, bardzo dużo wiązano i nadziei, i obaw z wyborami amerykańskimi, tymi wyborami śródkadencyjnymi, uzupełniającymi, to jest różnie w polskim języku określane. Obawiano się dużego zwycięstwa republikanów, że to może wpłynąć na politykę globalną Stanów Zjednoczonych, że to spowoduje powrót do pewnej doktryny izolacjonizmu. I co ciekawe, sondaże dawały duże szanse republikanom. Tak się jednak nie stało. Jest to zwycięstwo w niektórych rejonach, ale ono jest minimalne. Trochę republikanie zwiększyli stan swój posiadania, ale nie aż tak dużo, jak sami demokraci się
obawiali. Cóż to dla nas znaczy? Cóż te wybory, jakie konsekwencje pociągają za sobą dla Europy Środkowej, dla Polski, dla Ukrainy? Faktycznie ta czerwona fala, bo to jest ten kolor, który jest przypisany republikanom, nie nadeszła. No wszyscy spekulowali to wewnątrz Stanów Zjednoczonych, że jednak to będzie duże zwycięstwo republikanów. Stało się inaczej. Też również wielu z polityków popieranych w prostej linii przez pana prezydenta Donalda Trumpa jednak przegrało swoje wybory, jeżeli chodzi właśnie, o może kongres. Był to taki pocałunek śmierci. No być może tak było. No z tego, co podają środki masowego przekazu, z tego, co podają media, no to sam Donald Trump jest mocno sfrustrowany tą sytuacją. No liczył na więcej, to bez wątpienia. Natomiast ja uważam tak, że naszym sojusznikiem, bez względu na sytuację wyborczą w Stanach Zjednoczonych, zawsze będzie Ameryka. I ta Ameryka jasno i twardo realizuje swoje postulaty, te, które przedkłada w zakresie zaangażowania w działania militarne i humanitarne na terytorium Ukrainy. To jest dla nas jako państwa polskiego niewątpliwie ważne. Oczywiście te wybory mają też znaczenie, ale tutaj musimy też zauważyć, że jednak Joe Biden i Stany Zjednoczone i administracja pana prezydenta Joe Bidena no, kieruje się jednak racją stanu, którą można nazwać racją stanu ogólnogeopolitycznie światową, tak? Czyli zapobiega, czy wspiera, no w prostej linii wspiera i to bardzo mocno jest krajem, który przekazuje największą ilość broni, który przekazuje największą ilość pomocy. Przecież kongres też to wszystko musi na końcu akceptować. Także tutaj ja zerkam cały czas z punktu widzenia zagrożenia militarnego dla Polski, czyli tej sytuacji na Ukrainie i głęboko ufam, że tutaj to będzie kontynuowane. Jestem przekonany, że tutaj nic w tej polityce się nie zmieni. I pan poseł Stefan Krajewski, to samo pytanie, jak pan ocenia wynik wyborów w Stanach Zjednoczonych w kontekście tego, co nas najbardziej interesuje, czyli Stany Zjednoczone, ich zaangażowanie w Europie Środkowej i ich relacje z Polską? Pojawiały się głosy w Polsce, ale też myślę, że w Stanach Zjednoczonych, że jeśli wygrają republikanie, to będzie zmniejszone wsparcie dla Ukrainy, co dla nas oczywiście dobrą informacją by nie było. Zostaje utrzymany, myślę, że ten kierunek, który został obrany przez demokratów i dzisiaj to jest dobra informacja, że nie będzie nowego otwarcia. Być może to były tylko niepotrzebne spekulacje, być może to wsparcie dalej by było. Dla nas jest to sygnał, że dalej trzeba budować dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi i to w kwestii obronności, o której mówimy, kwestia też tego bezpieczeństwa energetycznego, jeśli już podjęliśmy jakieś rozmowy, działania, my też jako Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska, deklarujemy, że też za chwilę przecież u nas będą wybory, jeżeli się coś zmieni po wyborach, to deklarujemy, że będziemy podjęte umowy i deklaracje kontynuować, bo to jest też duże niebezpieczeństwo dla Polski, jeśli zmienia się władza i ktoś wyrzuca rozpoczęte projekty czy umowy tylko dlatego, że sam ich nie podpisywał. No zwłaszcza takie dotyczące bezpieczeństwa. Panie pośle, jutro Dzień Niepodległości, Święto Niepodległości, 11 listopada. Ulicami Warszawy przejdzie kolejny już Marsz Niepodległości. No w tym roku będziemy chyba wszyscy obchodzić tą niepodległość w kontekście tego, co dzieje się na Ukrainie. Tego, że kilkaset kilometrów od nas ludzie naprawdę walczą o niepodległość. To nie jest już tylko jakieś hasło. Płacą za tą niepodległość życiem, dosłownie. Ten tegoroczny marsz odbywa się pod hasłem Silny Naród, Wielka Polska. Panie pośle, pytam znów przedstawiciela Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jak pan się do tego hasła odnosi? Jak pan rozumie zawarte w nim elementy? Silny naród, wielka Polska. To możemy odnieść do sytuacji właśnie 1918 rok. Odzyskujemy niepodległość i za dwa lata w 1920 roku musieliśmy dać odpór tej czerwonej nawale, gdzie tak naprawdę to wielka
rola i tutaj to, co zrobił Wincenty Witos, odezwał do chłopów polskich, do wszystkich stanów, żebyśmy ramię w ramię stanęli, bo to bezpieczeństwo jest najważniejsze i dzisiaj też musimy o tym pamiętać, bo też niech to będą przykłady chociażby dzisiaj z Ukrainy, bo przecież niektórzy podejrzewali, że kraj, który spowiła korupcja, gdzie różne rzeczy się działy, za chwilę padnie, nie będzie komu walczyć, nie będzie komu się bronić. Stało się zupełnie inaczej, bo ta wojna ich mocno zjednoczyła. To akurat znam z bezpośrednich relacji z Ukraińcami, kiedy byłem już po napaści Rosji na Ukrainę właśnie dwa razy i rozmawiałem z ludźmi, to oni opowiadali, że sąsiedzi, którzy nie rozmawiali przez lata ze sobą, zwaśnione, skłócone rodziny, często pewnie też o politykę, o różne spojrzenie na różne kwestie, pogodzili się i wspólnie walczą o to, by ta Ukraina mogła być wolna. I dzisiaj to też dla nas jest to, no oczywiście tych znaków, sygnałów jest mnóstwo, ale to jest ten dzień wyjątkowy, gdzie powinniśmy naprawdę ramię w ramię nie szukać waśni, nie szukać sporów, tylko zamanifestować swój patriotyzm, swoje przywiązanie do Polski, bo nawet jeśli tu jako politycy możemy na pewne kwestie mieć inne spojrzenie, no to tak jak dzisiaj od początku rozmawiamy, pan poseł reprezentuje Solidarną Polskę. Ja jestem posłem Polskiego Stronnictwa Ludowego w ramach klubu Koalicji Polskiej, ale te tematy bezpieczeństwa przyszłości, one nie powinny nas dzielić, nie powinny nas różnić. Powinniśmy jednym głosem mówić w tej sprawie, no bo tak jak zjednoczony naród, to wielka Polska, to silna Polska, to jest też sygnał dla wszystkich, którzy chcieliby tę rzeczywistość zmienić. Pozwolę sobie jeszcze dopowiedzieć tutaj, panie pośle, do tego fenomenu ukraińskiego, o którym pan wspominał, który pan oglądał własnymi oczami podczas wizyt na Ukrainie, że z kolei ja z rozmów ze znajomymi mi Ukraińcami wyniosłem coś takiego, że oni bynajmniej mieli świadomość i mają ją dalej wszystkich niedostatków swojego państwa, tej korupcji, o której pan wspominał. Tak, oni wiedzą, że to jest państwo bardzo niewładne, przeżarte korupcją, z licznymi problemami, ale mimo wszystko woleli mieć nawet takie państwo niż ruski mir. I to było ale chyba... z tym wszystkim można walczyć pod warunkiem, że państwo ukraińskie będzie istnieje. Istnieć. Oczywiście. Tak. Oczywiście. Także jest to fenomen zaskakujący z jednej strony Rosjan, z drugiej wielu polityków na Zachodzie, którzy nie potrafili zrozumieć, jak można walczyć o swoje państwo. Zapomnieli już o tym. Panie pośle, jak pan rozumie hasła tegorocznego Marszu Niepodległości? Silny naród, wielka Polska. Naród jest wtedy silny, kiedy państwo polskie jest silne, kiedy wszyscy jesteśmy skupieni wokół tego hasła Bóg, honor, ojczyzna i to, co wspomniał kolega poseł, tutaj nie powinno być podziałów. Idziemy pod wspólną biało-czerwoną flagą. Jeżeli chodzi o patriotyzm, jeżeli chodzi o kwestie suwerennościowe, jeżeli chodzi o kwestie niepodległościowe, jeżeli chodzi o kwestie naszej historii pięknej, ale w wielu momentach bardzo tragicznej, tutaj powinniśmy być jednością po to, żeby w sztafecie pokoleń przekazywać tą piękną patriotyzm, polską historię kolejnym pokoleniom. Ja uważam, że to hasło właśnie trafia w ten nurt tego patriotyzmu, szczególnie widocznego podczas okupacji ziem ukraińskich przez reżim Władimira Putina. To, na co słusznie wskazał pan redaktor. Dzisiaj czy jutro ten marsz będzie miał szczególny charakter i on wybrzmi podwójnie, dlatego że no za granicami, w obszarze granic naszego kraju toczy się wojna, więc dzisiaj każdy w sposób w dwójnasób rozumie to, że ta wolność nie jest dana raz na zawsze, że o tą wolność trzeba dbać, pielęgnować, pamiętać o niej i że te marsze niepodległości nie są takim tylko symbolem, że po prostu przejdziemy się ulicami Warszawy i wspomnimy o tych, którzy walczyli o to, żebyśmy żyli w wolnym, niepodległym kraju, ale też będzie świadczył
ten marsz o tym, że będziemy musieli stale dbać, pielęgnować i pilnować Polski przed tym, żeby nie doszło kiedykolwiek, nie daj Panie Boże, do dramatu wojny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Panowie, na koniec sprawa mniejszego zdecydowanie kalibru, ale też ważna, bo dotycząca naszego państwa, funkcjonowania jednej z władz, władzy ustawodawczej. Projekt Prawa i Sprawiedliwości dotyczący ograniczenia immunitetu poselskiego. Obaj panowie jesteście posłami. Was ten projekt i prawo, jeśli zostanie uchwalone, będzie dotyczył w przyszłości. Jak panowie oceniacie ten pomysł, jego zasadność, za, przeciw, panie pośle? Ja od wielu miesięcy jako sekretarz też generalny wewnątrz Solidarnej Polski przekonywałem do słuszności tego projektu, czyli zniesienia immunitetu. W tym zakresie musimy wiedzieć, że jest immunitet formalny i materialny, ten, który dotyczy stricte działalności poselskiej, czyli interwencji w rozumieniu artykułu 20 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. To tu okej, to jest ściśle związane z pracą parlamentarzysty, ale nie jest potrzebne. I to pozostaje, ale nie jest potrzebne posłowi immunitet do tego, żeby, przepraszam, nie wiem, popełniał wykroczenia, czy popełnił przestępstwo i wtedy nie da się podejmować stosunku do niego zgodnie z kodeksem postępowania karnego i innymi ustawami takich czynności, jak w przypadku każdego innego obywatela. Dopóki Sejm nie zdejmie immunitetu, a wiadomo, że to wiemy, że to trwa, bo musi trafić wniosek, to trafia na Komisję Regulaminową i Spraw Poselskich, tam trwa opiniowanie, później to trafia na salę plenarną, to wszystko jest wydłużane. No, krótko mówiąc, i również to odnosimy do sędziów. Czyli zaczynamy od siebie. My mówimy tak, jako środowisko Zjednoczonej Prawicy. Okej, Komisja Europejska nie chciała, żeby funkcjonowała Izba Dyscyplinarna, czy później zmieniona już Izba Odpowiedzialności Zawodowej, więc w Niemczech sędziowie nie mają immunitetu. My jako posłowie jesteśmy zdecydowanie za tym, żeby tych immunitetów też się pozbawić, bo trzeba zacząć od siebie i likwidacja immunitetów również dla sędziów, to rozwiązuje problem praworządności dla Unii Europejskiej i mamy nadzieję, że wypłacone zostaną pieniądze. I dziękujemy obu panom posłom, dlatego że przenosimy się teraz na żywo na plac Piłsudskiego w Warszawie, gdzie za chwilę będzie przemawiał pan minister Błaszczak.